Parking Urzędu Gminy Ostróda w te dni pełni odmienną funkcję. Służy promocji zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa za sprawą akcji Zdrowe Lato. Inicjatywa starosty ostródzkiego i wójta gminy Ostróda spotkała się z odzewem. Powinniśmy zmieniać nasze nawyki żywieniowe nie na jakiś czas, tylko na po prostu na całe życie, zdrowo się odżywiać, tak? Jeżeli chodzi o kampanię Zdrowe Lato, my jako Klub Zdrowego Stylu Życia bierzemy udział już trzeci raz i zachęcamy do tego po prostu, żeby zmieniać te nawyki żywieniowe. Bo to jak my się odżywiamy, to później właśnie organizm nam za to podziękuje. Porady badań dietetyka, pakiet badań profilaktycznych czy zajęcia fitness, jak widać, skutecznie zachęcały do zainteresowania się wydarzeniem. Tym bardziej, że wszystko działo się na wyciągnięcie ręki. W końcu to centrum miasta. Miejsce jak najbardziej fajne, aczkolwiek myślę, że większa jakby przestrzeń na pewno zgromadziłaby jeszcze więcej odbiorców, bo widzimy tutaj rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, więc zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dla nas dorosłych, jak najbardziej promująca zdrową zabawę, a przede wszystkim zdrową też i żywność, bo są tu stoiska, gdzie możemy spotkać się z przykładami zdrowej żywności. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mało miejsca to i fakt, ale możliwości więcej, podkreślają przedstawiciele służb. Dla nas, powiem szczerze, że jest lepiej, dlatego że no, możemy zaprezentować te swoje pojazdy. Tak? Możemy wjechać tutaj karetką, strażacy mogą tutaj wjechać swoimi wozami bojowymi. Widzimy też policjantów z tyłu za nami, też swoim samochodem, motocyklem. Także jest więcej miejsca właśnie do prezentacji pojazdów, a dla dzieciaków to jest troszkę więcej frajdy. Mogą wejść, mogą podotykać, wszędzie zajrzeć. Zdrowe Lato już wpisało się w kalendarz imprez organizowanych co roku. W te wakacje była edycja lipcowa i sierpniowa. Utrwalanie dobrych wzorców im ma miejsce częściej, tym lepsze efekty przynosi.